Lustro. Lustro dla wszystkich zakochanych. Aktualizacja. Lustro dla wszystkich ludzi, którzy... partnerów, którzy mają kryzysy, którzy nie mają być może regularnego kontaktu. Być może wątpią, jakieś milczenie, nie ma spotkań. Być może są spotkania, ale nieregularne. Być może są rozmowy i spotkania, ale pomimo to nie ma tego ciepła w związku. Coś zepsuło się, jest jakiś emocjonalny kryzys. Przyjrzyjmy się, co powie lustro na ten temat. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Proszę o subskrypcję mojego kanału, jeśli jeszcze tego Państwo nie zrobili. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry mój kanał, byś dostawała codzienne wróżby darmowe. Również horoskopy, rytuały. Proszę również o lajki, komentarze, interakcje ze mną lub wróżbę indywidualną na e-mail. E-mail jest pod filmem. Więc zacznijmy, kochani Państwo, przyjrzyjmy się kartom. Pierwsza strona prawa to jest osoba pytająca, niezależnie od płci, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, jesteś osobą pytającą właśnie tu, na moim kanale. I to jest Twoja karta. I to jest prawa Twoja strona. Strona lewa jest to osoba, o którą Ty pytasz. Osoba Twojego serca, osoba, w której jesteś zakochana. Więc ta osoba, niezależnie od płci, wygląda tak. I to jest u mnie strona lewa. Zacznijmy od Ciebie, kochana osoba pytająca. Zobaczmy, co myślisz, co czujesz i co zamierzasz. Dzisiaj będę robiła inaczej. Dzisiaj będę robiła Wasze myśli, jego myśli. Wasze emocje i uczucia, jego emocje i uczucia. Wasze zamiary, jego zamiary i plany. Oraz pośrodku, co Was łączy. Więc zaczynajmy od Ciebie. Co myślisz i co masz na poziomie głowy? Na poziomie głowy mentalnie masz jakieś lęki. Również tęsknotę, rozmyślanie, nie możesz spać. Masz zaburzone godziny spania, być może w ogóle nie możesz zmrużyć oka. Myślisz intensywnie o Twojej osobie, do której żywisz uczucia. Tęsknisz. Również masz być może jakąś intuicję, że coś jest nie tak. Być może masz też duże lęki. Lęk przed stratą tego partnera, przed stratą tego związku, inne lęki, które Ty sama najbardziej znasz. Najbardziej myślisz, rozmyślasz, analizujesz, planujesz, marzysz, tęsknisz w godzinach wieczorowych lub nocnych. Księżyc mówi również o sprawach, które są jakieś sekretne, niewyjaśnione między Wami, które stoją właśnie między Wami i są niejasne, są jakieś ukryte. Tutaj w tej atmosferze nocy, tajemnica nocy, tajemnicze sprawy, coś ukrytego, o czym właśnie Ty nie wiesz. Zastanawiasz się i martwisz, rozmyślasz. Też jesteś smutna. Myślisz być może, że ta cała relacja jest to tylko iluzja. Jest to tylko jakieś marzenie,
które się nie spełni, nie zrealizuje, ponieważ za dużo jest właśnie niejasnych spraw między Wami. Myślisz również o stabilizacji, o domu, marzysz, masz tutaj marzenia wieczorowe i senne, o stabilizacji z tą osobą, której kochasz. Masz lęki, intensywne właśnie myśli o stabilizacji, o stabilnym związku, o zbudowaniu być może rodziny nawet, o solidnej relacji, która da Ci bezpieczeństwo. O tym właśnie rozmyślasz i marzysz. I to sprawia Ci też lęki, niepewność. To jest również między Wami niewyjaśnioną sprawą. O czym myśli partner? Partner myśli tutaj o relacji, o związku z Wami. O tym, by być z Wami w związku. Myśli o połączeniu Waszym. Niemniej jednak też myśli tutaj, by ochronić swoje dobra, wszystko to, co on posiada i ma, to, co on zdobył, chce ochronić, chce zatrzymać, nie chce jakby się tym podzielić. Jednakże chce również ochronić i zatrzymać tą relację z Tobą. Dobra to są nie tylko dobra materialne, ale również dobra uczuciowe, emocjonalne. Chce zatrzymać kontakty i relacje właśnie z Tobą. To jest też dla niego jakieś dobro, jakaś wartość, którą sobie ceni, która daje mu stabilizację, ponieważ jest to czwórka pentakli, czyli karta żywioł ziemi, stabilna karta czwórka, czyli ceni sobie tą stabilizację i chce ochronić, zatrzymać właśnie tą stabilizację w związku z Tobą. Jest to jakaś wartość dla niego, której nie chce wypuścić. Widzicie, jak kurczowo trzyma tutaj właśnie te wszystkie swoje dobra, które są dla niego ważne, stanowią dla niego właśnie jakąś wielką wartość i tym jest właśnie ta relacja z Tobą, ten właśnie związek. Z drugiej jednak strony nachodzi mi taka refleksja, że jeśli chcesz, by partner zmienił się dla tego związku, by polepszyć tą relację z Tobą, mentalnie on ma z tym problemy, ponieważ trzyma się starych schematów, przyzwyczajeń. Trzyma się również swoich spraw kurczowo. Trzyma swoje sprawy, być może, nie wiem, pracę, swoje zarobki, pieniądze, swoje właśnie rytuały, przyzwyczajenia. Trzyma to wszystko kurczowo i nie chce się zmienić dla tego związku. Być może też nie chce inwestować za bardzo, jeśli chodzi o tą kartę, jest to karta też skąpca. Być może nie chce inwestować też za dużo w ten związek z różnych względów, ale chce równocześnie utrzymać ten związek. Być może jest to sprzeczność sama w sobie, tak, oczywiście, ale takie dwa impulsy właśnie tutaj dostałam z tej kombinacji kart, że chcąc zatrzymać tą relację jako dużą wartość swoją, równocześnie trzyma się kurczowo swoich właśnie starych jakichś schematów, przyzwyczajeń i nie chce zmienić się. Zobaczmy, kochani, teraz środkowy tutaj ten teren, czyli serce, uczucia. Co myślicie Wy, osoba pytająca? Osoba pytająca, czyli Wy,
którzy oglądacie ten filmik i pytacie kart o wskazówki, emocjonalnie jest sfrustrowana. Ma tutaj jakieś totalne lęki, frustracje, niepokój. Myśli też o kłótniach, sprzeczkach, które między wami zaistniały, o kryzysie. Jesteście emocjonalnie i uczuciowo sfrustrowani i myślicie o tym, by przerwać, uciąć, zakończyć, zablokować tę relację. Ponieważ karta Rózgi mówi tutaj o dysharmonii, która jest w tym związku, na poziomie uczuciowym, emocjonalnym nie czujecie tutaj harmonii, nie czujecie spełnienia, jesteście sfrustrowane i dlatego myślicie o przerwaniu mieczem tego związku i zaczęcia wszystkiego od nowa. As mieczy, czyli ukierunkowanie swoich planów w określonym konkretnym kierunku i przecięcie, zakończenie, zablokowanie wszystkiego tego, czego nam nie służy, emocjonalnie, uczuciowo nas frustruje, nie daje nam harmonii i zadowolenia. Siłą swojego intelektu myślicie właśnie o tych uczuciach, emocjach, które wam tutaj w tym związku, w tej relacji jednak nie służą. Chcecie je odciąć, ponieważ za dużo już frustracji, niepewności. Siłą swojego intelektu, czyli rozumu, głową, wymyślacie jakieś nowe projekty. Chcecie mieć nowe pomysły, być może na nowy początek i nowe, inne sprawy. Co w sercu ma osoba, o którą pytacie? Emocjonalnie, uczuciowo pragnie, potrzebuje ta osoba też stabilności. Czyli to, co wy macie w głowie, stabilność, rodzina, być może dom, ugruntowanie, tutaj ma partner również w sercu. Pragnie stabilności, bezpieczeństwa, pragnie właśnie czegoś trwałego. I następnie szóstka mieczy mówi o odejściu, intelektualnym, mentalnym odejściu, zostawieniu spraw za sobą, które jemu nie służą. Wyruszanie w poszukiwaniu nowej wiedzy, nowych pomysłów, nowych projektów, też widocznie nowych inspiracji. Być może nowego związku, nowego partnera, nowej partnerki, która zapewni mu stabilizację. Czyli oboje jednakże nie jesteście być może spełnieni w tym związku uczuciowo, emocjonalnie. Tak samo ty chciałaś odcinać, chcesz odcinać, myśleć o nowych pomysłach. Tak samo twój partner w poszukiwaniu stabilizacji, trwałości szuka czegoś nowego. Chce odejść od starego, które widocznie nie daje mu tej stabilizacji uczuciowej lub emocjonalnej. Następnie, kochani, na poziomie trzecim mamy wasze zamiary, wasze plany.
Oczywiście w stosunku do siebie, w stosunku do tego związku. Wasze zamiary są tutaj zablokowane. Wasze plany są zablokowane. Jesteście obciążone. Myślicie tutaj rozumem. Być może odbieracie waszego partnera jako króla mieczy, czyli osobę zimną, właśnie nie pokazującą swoich uczuć i emocji, nie umiejącą wyrazić tych uczuć i emocji wprost, tylko osobę właśnie opierającą się na intelekcie, na rozumie, która jest zimna, lecz jest bardzo stabilna. Jednakże jest też ostra, jest też surowa. Jest to osoba, która jest logiczna, analityczna, podejmuje bezstronnie decyzje, wyraża konkretne decyzje, czego chce, czego pragnie. Jednakże być może zbyt surowa, zbyt zimna, oziębła, uczuciowo, emocjonalnie i właśnie dlatego jest w waszych planach, zamiarach ogromne obciążenie, mozolna praca, która was obciąża, męczy, frustruje, która wam nie daje nadziei na osiągnięcie szczytu swoich marzeń i spełnienia właśnie w tym związku emocjonalnego, uczuciowego i tak dalej. Więc ta oziębłość partnera, analityczność powoduje u was obciążenie. Czyli mamy zupełne zablokowanie tutaj planów, waszych zamiarów, realizacji marzeń. Absolutna blokada, wręcz obciążenie. Na dnie karty Tarota po waszej stronie mam też króla pentakli. Czyli taka rada, byście myśleli tutaj o swoich własnych dobrach materialnych, duchowych, emocjonalnych, intelektualnych, o swoim zawodzie, o swoich finansach. Pomyślcie o sobie, stawcie na siebie, na swój rozwój, na swoje plany tutaj, czy zawodowe, czy właśnie finansowe. Wejdźcie w tą energię króla pentakli i myślcie o swoich dobrach, które będą stabilne. Ponieważ tutaj w tym lustrze, w tej relacji są ogromne obciążenia i frustracje. Być może iluzje, o których myślicie, które czujecie, które analizujecie. Czyli myślcie o swoim rozwoju, o swoim finansowym, zawodowym rozwoju. Bądźcie swoimi własnymi przedsiębiorcami, którzy mają własną stabilność i stawiają na własne bezpieczeństwo. Zobaczmy, co on zamierza, co wasz partner, o którym myślicie, planuje i zamierza. On pragnie tutaj głębszych jakichś uczuć, spełnienia marzeń. Myśli też głęboko o rozwoju jakimś w głębszym kierunku, w kierunku właśnie realizacji swoich marzeń. Jednakże karta siedmiu pentakli mówi o czasie bardzo powolnym, pasywnym, wręcz mozolnym, obciążającym do rozwoju jego tutaj planów, marzeń, realizacji właśnie tych jego jakichś głębszych marzeń. Ponieważ jest to bardzo powolna karta, która wymaga od ciebie wiele, ogromnej cierpliwości. Wasz partner myśli, że wszystkie jego starania,
jego ziarna, które posiał, przyniosą kiedyś właśnie jakieś dobre plony, rezultat jego działań, jego planów, jego tutaj. Natomiast trwa to bardzo długo, jest to bardzo powolny tutaj proces. Dąży partner do realizacji konsekwentnej swoich planów, jeśli chodzi o wasz związek. Jest odpowiedzialny. Dąży też do tej relacji, by była tutaj ta relacja trwała, tak? Bo to jest ogień ziemi. Ale ten czas jest bardzo powolny. Jest to karta wręcz no, bardzo wolnego tempa. Wręcz nieruchoma, ociężała. Tempo ociężałe. Więc być może nawet to, ten fakt, że bardzo, bardzo powolny partner w swoich działaniach się tutaj pokazuje, który nie ma poczucia bezpieczeństwa, który trzyma się swoich jakichś stereotypów, swoich własnych dóbr, jest ciężki do zmian być może. Zastanów się, czy jest to zadanie proste dla ciebie, ponieważ właśnie to wszystko blokuje cię, obciąża, stanowi ogromne, ogromne blokady właśnie tutaj w działaniu, w jakiejś akcji pozytywnej, rozwoju tego związku. Na dole mamy kartę u partnera, kartę Królowej Mieczy. Kochani, Królowa Mieczy to żywioł powietrza. Żywioł powietrza, bardzo szybki żywioł, konkretny, ostry, bliźnięta waga oda wodnik lub wodnik. I on myśli właśnie, że wy jesteście tą osobą, która działa szybko, ma bardzo szybkie, konkretne, błyskawiczne wręcz tempo działania. Natomiast on nie jest tak szybkim w działaniu, wręcz powolny. Jego plany są no prawie pasywne, ociężałe, więc na pewno prześcigacie swojego partnera swoim rozumem, bystrością, szybkością, temperamentem, konkretem, realizacją swoich planów. Natomiast on potrzebuje bardzo, bardzo wolnego tempa. Też to, co mi tutaj przychodzi, kochani, jeśli chodzi o funkcję lustra, przychodzi mi tutaj właśnie ten scenariusz, że w jego zamiarach i tutaj na dnie talii u niego i u was jest właśnie Król Mieczy i Królowa Mieczy. Czyli osoby bardzo ostre, które są surowe, które są zimne emocjonalnie i które być może nawet nie umieją okazywać, mówić otwarcie o uczuciach. Być może są to osoby, które ścierają się ciągle walką ego, ponieważ są bardzo silne, ostre w działaniu, kategorycznie działające i odcinające wszystko, co im nie służy. Szybko, błyskawicznie. Więc obie są to osoby bardzo o silnych osobowościach, silnym ego, o bardzo dużej sile rozumu, intelektu, którzy właśnie wszystkie decyzje podejmują na poziomie umysłu. Takie dwie silne osobowości na pewno ścierają się, ponieważ mają bardzo silne ego. Być może jest tutaj walka ostra, wręcz agresywna, właśnie jeśli chodzi o wasze ścieranie się ego. I dlatego jest tutaj dużo kłótni, sprzeczek, frustracji, niewyczyszczonych pomiędzy wami, niewyjaśnionych spraw. I to wszystko powoduje ogromne blokady w tobie, kochana osoba pytająca. I tutaj u niego chęć odejścia, szukania nowych, być może pomysłów na relacje, być może nowych znajomości. Też u was powoduje to lęki, kochani.
rozmyślania, niemożność spania, chęć przecięcia tej relacji, która Was frustruje i blokuje. Jak widzimy, kochani, jest to lustro dzisiaj troszkę problematyczne. Być może nie ma tu takiego happy endu, jak wszyscy sobie to wymarzyliśmy, ale energie są dzisiaj właśnie takie. Zobaczmy, kochani, co Was, osobę pytającą i osobę, o której myślicie, o której tęsknicie, wzdychacie, co Was łączy tak naprawdę? Kochani, więc potwierdza się wszystko to, co, o czym mówię. Złe karty, negatywne. To, co Was łączy, są niewyjaśnione sprawy, obciążenia, nieklarowność sytuacji, burza myśli, też kłębiące się myśli, które są negatywne. Negatywne nastawienie, negatywne wibracje, energia niejasna, nieciekawa. Być może przejdzie to oczywiście, ale karta tutaj żmij, jadowitej żmij mówi o tym, że w klarowności, w jasności sytuacji będą tutaj opóźnienia, ponieważ są między Wami duże jakieś komplikacje, zawikłania, właśnie opóźnienia w wyjaśnieniu różnych spraw, w klarowności spraw. Wszystko to opóźnia się, jest trudne, jakieś takie toksyczne, wręcz zatruwające Wam tutaj zdrowie. Ciężkie karty, ciężka sytuacja, jadowita żmija, która też być może psuje Wasz związek. Być może są to niejasności, jeśli chodzi o osobę trzecią pomiędzy Wami, która intryguje, rywalizuje z Tobą. Być może jest to jakaś konkurentka, rywalka, kochanka, która na siłę tutaj wchodzi w Waszą relację i psuje swoim jadowitym jadem, trującym jadem, zatruwa Waszą dobrą atmosferę związku. I są to właśnie sprawy niejasne, które powinniście już dawno tutaj wyklarować, wyjaśnić. Niemniej jednak są te sprawy ciągle jeszcze nieklarowne i obciążające Wasz związek. Frustrujące, przynoszące właśnie lęki, bezsenność, frustrację, chęć odejścia, przecięcia, zablokowania. Co Was jeszcze łączy? Łączy Was miłość, łączą Was jakieś uczucia, które są między Wami. Te uczucia są egzystentne, one istnieją. Niemniej jednak, czy jest to miłość szczęśliwa? Czy jest to być może miłość toksyczna? Ciężka, zawikłana, z wieloma tutaj komplikacjami, opóźnieniami, niejasnościami. Na pewno nie jest to miłość łatwa. Dużo negatywnych też tutaj właśnie energii. Kochani, taka właśnie wyszła dzisiaj wróżba. Przykro mi, ale takie karty mi wypadły. Zobaczmy, co partner chce, znaczy partner, partnerka, osoba, o którą pytacie, w której jesteście zakochane, co chce Wam jeszcze na koniec przekazać. Co chce partner Wam przekazać? Co chce Wam partner przekazać? Dwie nawet mi wypadły, więc wezmę dwie, kochani, karty. Vertrauen. Etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Czyli zaufanie. By coś zmienić, by można było coś zmienić,
musi być, musisz to najpierw zaakceptować. Czyli by coś zmienić, by można było coś zmienić, trzeba to najpierw zaakceptować. I zaufanie, że jest to możliwe. Także jeśli chcieliście zmienić partnera w jakimś stopniu, jeśli chcieliście zmienić jego właśnie jakieś cechy charakteru, czy przyzwyczajenia, czy schemat zachowań, powinnyście najpierw jego zachowanie zaakceptować i poprzez tą akceptację dopiero podjąć jakieś delikatne próby zmiany tego zachowania, tych właśnie jakichś stereotypowych jego zachowań. I zaufanie, czyli mieć zaufanie do tego, że jest to możliwe. Czyli to chce Wam tutaj przekazać Wasz partner. Co jeszcze chce Wam przekazać partner, czyli partnerka, o którą pytacie? Risikante Versuchung, der Schein trügt. Czyli jakaś ryzykowna próba czegoś. Jakaś ryzykowne tutaj chęć zrobienia czegoś, być może, co jest zabronione. Czyli coś tutaj Was, nie wiem, naciska, korci, by coś, co jest ryzykant, czyli ryzykowne, właśnie tutaj skosztować, spróbować. Być może zdrada, być może odejście i znalezienie innego partnera, partnerki. Być może jakieś romanse, afery, jakieś właśnie tutaj ryzykowne próby czegoś. Czyli to chciał Wam powiedzieć, przekazać partner. Dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że Państwo nie są teraz bardzo pesymistyczni po tej wróżbie. Proszę przemyśleć jeszcze raz, posłuchać tej wróżby, wyciągnąć wskazówki, drogowskazy, co tak naprawdę chcą Wam karty poprzez tą wróżbę przekazać, jakie rady chcą Wam dać. Pomyślcie o tym. Karty to tylko drogowskazy, z których możecie skorzystać, które możecie wziąć sobie do duszy i serca, ale czego również nie musicie robić. Życzę Państwu realizacji tych najważniejszych wskazówek w Waszym dalszym działaniu i pracą nad tym związkiem. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.